Lokale wyborcze otworzą się w niedzielę o godzinie 7 rano. Wybierając się na głosowanie, zabieramy ze sobą dokument tożsamości, czyli dowód osobisty, paszport, ewentualnie telefon z aplikacją mObywatel. Członek obwodowej komisji sprawdzi nasze dane w spisie wyborców i wyda nam 4 oddzielne karty do głosowania. Należy zwrócić uwagę, czy karty są ostemplowane. Oczywiście od wyborcy zależy, jakie te karty pobierze. Jeżeli wyborca nie miałby życzenia, którykolwiek z kart musi to zgłosić przed wydaniem karty, aby odpowiednia adnotacja była w spisie wyborców. I tutaj wiadomo, głosujemy na kandydata jednego spośród list. Poprzez postawienie na karcie znaku X w kratce przy nazwisku kandydata. X są to co najmniej 2 linie przecinające się i nieważne ile nazwisk jest na karcie do głosowania, ile list jest umieszczonych, wyborca może oddać tylko jeden głos, a zatem postawić jeden znak X. Na każdej z 4 oddzielnych kart. Karty te różnią się formatem. Największa będzie karta do sejmiku. Na każdej z 4 kart nazwiska kandydatów będą także podkreślone innym kolorem. Nazwiska kandydatów w wyborach do Rady Gminy umieszczone są na tle szarym lekko, natomiast jeżeli chodzi o wójtów na różowym, sejmik niebieski, natomiast w wyborach do Rady Powiatu w kolorze żółtym. Na oddanie głosu w wyborach samorządowych będziemy mieli czas do godziny 21, czyli do zamknięcia lokali wyborczych.